A więc mam tutaj jeszcze niedorosłą samiczkę Hylobrachys SP Electric Blue. Pokażę Wam, jaką sieć zrobiła w niecały tydzień i może uda się ją nakarmić. Tak to wygląda po niecałym tygodniu. A samiczkę widzimy tutaj na dole. O, jest tutaj. Może będzie chciała chętnie przyjąć pokarm. Zobaczymy. Ja ją teraz lekko przegonię. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że nie ucieknie na biurko, bo nie chciałbym jej łapać. O! Jest, ale się rzuciła na pęsetek. Nie wiem, czy to widzieliście. Więc myślę, że bardzo chętnie przyjmie pokarm. Zaraz to sprawdzimy. Hylobrachys pochodzą z południowo-wschodniej części Azji. Są to pająki szybkie i bardzo jadowite. W ogóle nie polecane dla początkujących. Dobra, teraz sprawdzimy, może będzie chciała zjeść. Spróbuję teraz trochę przybliżyć. Piękna sztuka. Dorasta do około 6 albo nawet ponad centymetrów samego ciała. Ta ma jakieś 4, więc jeszcze dużo przed nią. Ta samiczka ma tutaj z prawej strony ma gniazdo, jest taka norka wykopana i właśnie się schowała. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał i do usłyszenia następnym razem.